Borowy to duch, demon, władca lasu i opiekun żyjących w nim zwierząt. Występuje pod różnymi postaciami. Potrafił nawet przeistaczać się w wiatr bądź zwierzęta, zazwyczaj wilka, puchacza czy niedźwiedzia. Innym jego wizerunkiem jest mężczyzna o nienaturalnie białej twarzy i złym spojrzeniu. Starzec z długą siwą brodą, a nawet jednooki cyklop. Głównym zajęciem borowego była opieka nad lasem i zwierzyną. Jak pisze Aleksander Gejsztor w mitologii słowian, borowy to duch władczy, leśny car, nieprzyjazny wobec ludzi, których zwodzi na manowce. Według innych opisów miał różny stosunek do człowieka, w zależności od zachowania wobec lasu. Czy Jak podaje Bochtan Baranowski, Leszy przetrwał w polskich wierzeniach ludowych aż do końca XIX wieku. Za przykład podaje historię carskiego dezertera, któremu miał pomóc sam Leszy.